Grażyna! Co? Zaczynamy sezon! Sam se zaczynaj! Siema! Kto czekał? Kto czekał na filmy? Zwiastun, w sumie nie zwiastun. Dziś pierwsze, większe palenie w piecu. Kurwa. Wiecie co? Musiałem kupić siekierkę. Dlaczego? Bo kurwa, gdzieś pod tą stertą zarąbałem, rozumicie? Gdzieś pod węglem, nie wiem, nie mogę znaleźć siekiery, taką mam konkretnie. Mówiłem, że kupię taką chociaż do rozpałki, nie? Tak więc, panie i panowie, zaczynamy sezon grzewczy. Ale to idzie. Dobre, dobra siekierka, nie? Mega. Co za firma? Jakiś Chińczyk czy coś, nie wiem, Magnuson? Magnuson, coś takiego. To co, rozpalamy w kotle, trzeba przepalić taki film na luzie. Testy drewna różnego to też zacznę kręcić, mam sporo w workach. Na pewno jest tak. Czekajcie. Będzie pewnie jesiąd, bo gdzieś tu w workach będzie. Klon, głóg, śliwka, coś tam, oj kurde, z 6 rodzajów mam węgla, nie? Wróć, drewna, węgiel kolumbijski, rok później zamówiłem, mam jeszcze z tamtego roku i z Kazachstanu, tu leży, o, taki się świecący, nie? Także kurde, tak to jest, zawory mam do wymiany na kotle, piecowi tam, kotłowi nic się nie stało po takim czasie, zobaczcie, zawory tutaj, Krystian, zobacz, co tu musisz mi wymienić. Taki tego, co ziomka udostępniał u siebie na fejsie. On tam fajne filmy robi. Ciekną obydwa, trzeba je tu odkręcić się, zmienić. Miarkownika dalej nie mam, tu może jak Krystian dojedzie, coś doradzi. Bo ja to tam się znam, tam nie będę psuł go. Miałem wstawiać ten miarkownik, ale do tej pory nie stawiłem, widzicie. No nic się tu nie zmieniło, wszystko działa, kurde, cuk jest. Trzeba go wyczyścić i rozpalamy w kociołku. Dobra, to przyspieszamy filmik. To jest popiół z tego z Kazachstanu. Patrzcie, elegancko. Nie, nic się nie zmieniło. Nadal rozpalamy sobie od góry, ale kupiłem coś takiego, wiecie. Fajna sprawa, bo troszeczkę gazu cyk i się pali, a tam nie miałem tego, wróć, o tutaj, w tym nie mam tego, wiecie, pstryk, pstryk, nie, już mnie wkurzało to, teraz cyk, pyk, bez obsługa, ciekawe czy cuk jest w ogóle, trzeba zobaczyć, no właśnie, jak się pali, to się powinno sprawdzić, nie, jakiś kawałek czegoś dopalnego, patrzcie, nie chcę ciągnąć w ogóle, nie, ale jak się zmusi, ciepły wygna, to potem już zaciągnie. O, widzicie? Nieraz tak pewnie mieliście, że rozpalaliście, ale komary latają. To wam buchało w drugą stronę, no i ciągnie już. Dobra, wypali się tutaj. Tak więc ja tak robię zawsze. Znaczy zawsze, to nie, to się codziennie nie z tego, tak nie robię raz na... I to szczególnie latem przeważnie. Jak człowiek chciał przepalić na wodę, to się tak robiło. No, rozpalamy od góry trochę kartonu. Znaczy na dole węgiel, potem drewno. No wiem, kartonem nie wolno. Trzeba byłoby specjalne najlepiej, nie? Odpalić tą. No tam, kurde, nieważne, gazeta czy czym tam rozpalacie. Chwilę poczekać, aż zassa i się ładnie rozpali. Dobra, odpalę jak się zaciągnie. Rozpaliłem, jara się słychać, patrz jak ciągnie, ostro. Czemu, czemu wszystkie takie centralne, te starsze wodą są zalewane? A nie wolno, nie dałoby się zalać płynem jak w samochodzie? Tylko, ale kurwa, drogo by było. Ja jebie, co ty mówisz, stalewiak? Jak tu takie grube rury w piwnicy, to musiałbym... Dobra, nie było tematu, chyba to nie ma sensu, ale w nowych instalacjach na przykład jakiś płyn, który dłużej trzyma. Jest to możliwe? Chyba jest to możliwe, nie? No, cztery łopatki takiego, o, wrąbałem i starczy, żeby przepalić, wiecie, nie ma jeszcze jakichś tam, kurde, mrozów i tak dalej, nie? No, mrozów w ogóle nie ma, dzisiaj jest 14 stopni,
teraz, ale w pokoju niecałe 20, to tak słabo. I mówię, przepalę. Rozpalimy tak sobie, zaczynając sezon, bo wcześniejsze, to tak mówiłem, był test za spalaniem, nie? No, tak więc będziemy testować tam. Dolny Śląsk, Małopolskie, ty to ja wiem, wy stamtąd żeś tam przyszli rok temu, jak okręciłem te filmy. Będzie wesoło. 15.25. A tu której mamy? O, nawet dobrze działa. Patrzcie, 14 stopni woda ma, nie? Grubo. Za 10 zobaczcie, 42 stopnie. Można przymknąć, bo wiatr dzisiaj daje dosyć to. Zawsze przymykam i no wolniej się wypala. Dołem się reguluje. Dobra, daruj to sobie niektórzy ten tekst. O, proszę bardzo, ładnie. Już się rozpaliło, hej. A zobaczymy z komina, jak tam daje. Coś tam błyszczy. O kurde. 16.30, a w szklarni 23 stopnie. Elegancko. Jak tam? O, 57, zobaczcie. I to 4 łopatki tylko, nie? Ładnie się pali, żadnego dymu, nic tu nie widać, żeby buchało jakimś smrodem. Także, kurde. O. O, tu się porobiło, pod mikroskop to zdać. No, elegancko. Dupa będzie nagrzana. Dobra, nie przeciągam, bo co ja tu będę teraz wam pokazywał, jak się jara. Jak będziemy testować opały, to wtedy jest inaczej, co ile wyciągnie, nie? Będzie trochę chłodniej i tak dalej, także do następnego.